Jesteśmy? Chyba jesteśmy. Asia, cieszę się bardzo, że się udało. Już nas powiększam. Już wszystko sobie tutaj przygotowuję. Super, ja się podłączę. Podłączę sobie zasilanie. Żeby tak, spokojnie, spokojnie, bo jeszcze chyba nikogo nie ma, więc mamy jeszcze chwilę na ochłonięcie. Tak. Możemy wprowadzić, skąd te uśmiechy i przewidywania, że będzie, że już musimy ochłonąć gorąco, w ogóle. Gorąco. Tak, udało gorąco, jest tak. Bardzo gorąco, plus tak, podgrzałyśmy atmosferę, bo ja oczywiście prosto z jakiegoś korka gigantycznego tutaj do Was dotarłam i przed chwilą urządziłam swój rytualny po prostu bieg przez dom z kablem od internetu. Jadąc tutaj, słyszałam w radio, po pierwsze słyszałam w radio, że mają być burze jakieś straszliwe od 20, a po drugie już po prostu pioruny strzelające na horyzoncie. Więc, słuchajcie, w takim razie tak, gdyby były jakieś zakłócenia, to będziemy zapraszać na część drugą i Was informować o tym, co się dzieje, bo ja znowu Was wszystkich bardzo serdecznie witam z nadmorza i też dzisiaj dostałam informację i pewnie jak wszyscy my w Polsce, że mogą być przerwy w dostawie prądu, więc jest dynamicznie. Ale jest, na razie jest okej. U mnie jeszcze jest słońce. No tak, no u nas już ciemne chmury. Ja jeszcze chciałam, zanim zaczniemy, to chciałam przekazać, bo mój syn, który mi przed chwilą machał, no do widzenia, że idę jeszcze na chwilę do pracy, powiedział, pozdrów tam wszystkich. No. Przekazuję, słuchajcie. Pozdrawiam. Dziękujemy, czujemy się bardzo pozdrowieni. Myślę, że w takim razie już możemy oficjalnie zaczynać, bo już widzę, że się zbieracie. To ja bym chciała już słowem wstępu, oczywiście zaraz Asia ciebie przedstawię, ale chciałabym słowem wstępu wszystkich Was bardzo serdecznie przywitać na naszym już ostatnim live'ie przedwakacyjnym, bo zazwyczaj robimy przerwę na wakacje. I jest to wyjątkowy live w formie rozmowy z wyjątkową osobą, z Asią Frejus. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czułości, czyli być może, tak myślę, o czymś troszeczkę niestandardowym w kontekście rozmów fundacji, ale jednocześnie czymś, co dla mnie może być bardzo taką wskazówką wartościową na to, na każdą sytuację właściwie trudną, kryzysową, w jakiej się znajdujemy w życiu, bo wydaje mi się, że ta czułość i szczególnie samoczułość, o którą zaraz Cię zapytam, Asia, jest czymś, o czym powinniśmy pamiętać właściwie cały czas, nieustannie. Coś, co powinno się nam towarzyszyć i przejawiać w każdej aktywności naszego życia. Ale jeszcze chciałabym Cię, Asiu, przedstawić. Mam nadzieję i jestem właśnie przekonana, że praktycznie nie trzeba Cię przedstawiać, ale dla tych, którzy jeszcze być może lekcji nie odrobili, Asia, jesteś psycholożką i psychoterapeutką. Ja miałam ogromną przyjemność rozmawiać już z Tobą w podcaście Osobiste Rozmowy Holistyczne dla Voga, gdzie rozmawiałyśmy o depresji. Ale jesteś, jeśli możesz, to oczywiście mnie koryguj, jesteś w trakcie szkolenia poznawczo-behawioralnego, ale też prowadzisz cały czas własną indywidualną praktykę i Twoją specjalizacją jest pomoc kobietom w powrocie do równowagi, w budowaniu bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, odporności psychicznej i właśnie uczysz uważności, poczucia tej akceptacji i czułości, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. A jeszcze oczywiście na sam koniec będę Cię prosić o to, żebyś powiedziała od siebie, gdzie Cię można znaleźć, ale i gdzie byś zaprosiła osoby, które będą chciały się z Tobą skontaktować, tak już może osobiście i chciały porozmawiać z Tobą w cztery oczy, ale takim na pewno bardzo wartościowym miejscem, gdzie pojawia się dużo informacji od Ciebie, jest Twój profil o Matko Depresja, który
z którego ja często korzystam, mimo że nie jestem mamą, a jest tam dużo treści skierowanych do mam, ale bardzo wartościowych ogólnie. Czy jeszcze coś powinnam dodać? No, chyba nie. No, jeszcze może podcast Radio Czułość to jest coś takiego, co bardzo lubię robić. I szykuję właśnie nowy sezon, ale jakoś tak chyba wspominam o tym głównie ze względu na nazwę, bo my się tutaj jakoś spotykamy dzisiaj wokół czułości i to radio też jest takim gdzieś miejscem, w którym próbuję tą czułość przemycać. A tak, tak, ja bardzo, bardzo lubię też twój podcast, też go słuchałam i bardzo go wam też polecam na twojej stronie, on jest internetowej i pewnie wszędzie, ale przez nią można trafić. Tak, dokładnie. Tak. Ale dobrze, w takim razie wskakując w temat, czy mogę tak od najprostszego pytania zacząć, Asia, jakbyś zdefiniowała czułość i czułość wobec siebie i wobec może taką do środka i na zewnątrz, tak bym to podzieliła. To jest bardzo ciekawe, że właśnie to pytanie uznajesz za najprostsze, słuchaj. Tak? Znaczy, bo pytanie może jest proste, wiesz, w formie, ale odpowiedź jest... Realizacja. Tak, realizacja, ale też odpowiedź w ogóle, wiesz, definicja czułości, to jest coś arcytrudnego. To jest tak, jak w którymś momencie na studiach psychologicznych często studenci stają przed pytaniem, proszę Państwa, to czym są emocje? Bo Państwo tutaj właściwie całe studia o tych emocjach, to co to właściwie jest emocja? I okazuje się, że te definicje i to niby najprostsze pytanie jest najtrudniejsze, dlatego że z mojego punktu widzenia, ta czułość może mieć tak bardzo wiele przejawów i może być tak bardzo różnie definiowana, że właśnie złapanie tej jednej definicji, która by oddawała tak głęboki sens czułości, jest bardzo, bardzo trudne. Olga Tokarczuk pięknie pisała o czułości, że to jest takie uwrażliwienie na kruchość drugiego człowieka, takie uwrażliwienie na kruchość losu. Mniej więcej to nie jest cytat. I ja gdzieś jestem blisko tego. I zobacz, bardzo często jak myślimy o czułości, co to znaczy być czułą, czułym, to bardzo często myślimy o tym, że ta czułość ma wektor na zewnątrz, nie? Że jesteśmy czułe dla kogoś, że obejmujemy kogoś troską, uwagą, że w jakiś sposób okazujemy tej osobie, że ona jest ważna, odpowiadamy na jej potrzeby, że chcemy o nią zadbać, zatroszczyć się, nie? A samoczułość pojawia się w nas albo dopiero później, gdzieś dopiero jak już zaopiekujemy inne osoby, albo bardzo często w ogóle nie przychodzi nam do głowy, nie? Że my przecież też jesteśmy tym kimś, kto może być dla nas ważny, kto zasługuje na to, żeby odpowiadać na jego potrzeby. My same dla siebie możemy być tą osobą, która zasługuje na to, żeby ją otoczyć troską, uważnością. I dla mnie o tym jest czułość. Czyli powiedziałabyś, że to jest, tak jak powołując się na to, co przed chwilą usłyszałam, że to jest uwrażliwienie się na te kruche części, czyli objęcie opieką tego, co jest w nas najdelikatniejsze, tak bym to podsumowała, czy tak jak powiedziałaś, to tak rozumiem. Ładnie, wyszła nam taka poetycka definicja, ale myślę, że tak, zauważanie kogoś, czyichś potrzeb, chęć odpowiedzi na te potrzeby, chęć objęcia troską. Czyli też to się wiąże bardzo z empatią. Myślę, że empatia jest bardzo ważna, żeby w ogóle móc być czułym albo czułą dla kogoś, to potrzebujemy mieć ten kawałek empatyczny. I zobacz, znowu z empatią jest tak samo jak z czułością. Ona, jak o niej mówimy, to pierwsze, co się wyświetla, pierwsze skojarzenie to jest, że jak jesteś empatyczna, to odczytujesz potrzeby innych osób, jesteś uważna na kogoś, ale dokładnie w ten sam sposób możemy i dobrze by było, warto jest być empatycznym i też dla siebie. A czy powiedziałabyś, że ta zasada założenia maski najpierw sobie, a potem innym jest tutaj na miejscu? Czy ona jest, że tak powiem, aplikowalna do tego, co mówisz?
Tak, myślę, że bardzo. Ja wiem, że to jest w ogóle taki przykład, który bardzo często podaje się mamom małych dzieci. Nie? Że to jest jakoś tak, że nie możesz się zatroszczyć o swoje dziecko w momencie, kiedy no właśnie pomijasz siebie. Nie? Płyniesz, bo to, że to jest trochę jak próba przepłynięcia oceanu dziurawą łodzią. Że jeżeli nie dbasz o swoje emocje, nie troszczysz się o realizację swoich potrzeb, to gdzieś w którymś momencie zaczynasz nabierać wody. I bardzo wiele mam ma duży problem z tym, żeby jakoś przełączyć się na ten, no właśnie na ten odbiór siebie też w tej relacji mama-dziecko, nie? Że wiele mam ma problem, żeby skierować tę uważność i empatię też na siebie. I jak podajemy im na różnych warsztatach tak, właśnie tę metaforę, nie? Że zobacz, to jest tak jak w samolocie, potrzebujesz najpierw założyć maskę sobie, żeby móc zadbać o tę drugą osobę, która z tobą leci, to to często jest trudne. Takie, wiesz, w ogóle do objęcia, no nie? Że jak to najpierw sobie? W naszej kulturze to ta koncentracja na dziecku, ale nawet jak wyjdziemy z tego kawałka takiego macierzyńskiego, rodzicielskiego, to jednak to, co jest takie, wiesz, w cenie i premiowane w naszym kręgu kulturowym, mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, to jest jednak to samo poświęcanie. Nie? Tak, 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 dokładnie do tego chciałam dotrzeć, że to jest często postrzegane jako egoizm, czyli zadbanie o siebie jest nie na miejscu, jest egoistyczne, jest źle widziane finalnie, a właśnie to poświęcenie, jakby mówię to naprawdę z autopsji, bo sama się często z tym mierzę i ciekawi mnie też ta granica pomiędzy czułością wobec kogoś, czyli można powiedzieć szeroko rozumianym altruizmem, empatią, takim oddaniem sprawie albo komuś i co może być niesamowicie też wypełniające, bo to jest niesamowita wymiana i z tego też płynie wspaniały zwrot i energia, która jest energią po prostu miłości i takiego spotkania z drugą osobą, wobec której jesteśmy czuli. I to jest, to też trudno jest jakby oddzielić, że na przykład oddaję coś, ale za sekundę coś dostaję z powrotem. Ale tak, myślę, że to jest bardzo o budowaniu, nie? O budowaniu relacji, o zasilaniu relacji. No. Ale właśnie ciekawi mnie to, gdzie jest ta granica, jak ją wyczuć, kiedy już na przykład dajemy za dużo i często się orientujemy dopiero po jakimś czasie, że jesteśmy wykończeni albo że właśnie nie zadbaliśmy o swoje jakieś podstawowe potrzeby. Jak to rozpoznać, że tak powiem, prewencyjnie o czasie, który, nie wiem, no nie okaże się potem w skutkach swoich dosyć dramatyczny, no bo czasami to ma, a to będzie jakby druga część pytania, do czego może to doprowadzić, ale pozostając przy tym, to jakbyś powiedziała, że można wyczuwać te granice pomiędzy tym, gdzie to jest właśnie jeszcze dla nas dobre i dobre dla wymiany, a pomiędzy tym, gdzie już zaczyna to być za dużo? Myślę sobie, że całe szczęście. Człowiek jest wyposażony w cały taki bardzo rozbudowany system ostrzegawczy. I to, o czym mówisz, czyli takie stawianie granic, już to jest znowu kolejny trudny temat, no bo jak nauczyć kogoś stawiania granic w relacji z dzieckiem, nie? I ja nie mówię tu o granicach pod tytułem, tam możesz zjeść jednego loda na tydzień, a nie 18, tak? Chodzi mi o granice, no właśnie tej czułości, nie? Albo jak definiować, jak myśleć o granicach w takiej relacji bardzo romantycznej, nie? Albo w relacji z matką. Więc to jest kolejny trudny temat, ale tak jak powiedziałam, my jesteśmy wyposażone i wyposażeni w cały wielki system ostrzegawczy. I myślę sobie, że
Oczywiście w procesie socjalizacji, w takim procesie funkcjonowania w społeczeństwie, szczególnie w naszej kulturze, gdzie no, uczymy się od bardzo wczesnych lat, szczególnie kiedy jesteśmy dziewczynką, ale w sumie chłopcy również, do ignorowania bardzo wielu tych sygnałów, które, wiesz, tych alarmów, które się odpalają. Natomiast jesteśmy w stanie wrócić do takiej uważności na sygnały chociażby płynące z ciała. I myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej pierwotnych, ale dzięki temu też takich nieomylnych systemów informowania nas o tym, że coś nas zaczyna przerastać, że coś zaczyna się zbliżać do, że my zaczynamy się zbliżać do jakiejś granicy naszej. I wtedy zobacz, po pierwsze, ciało zaczyna sygnalizować różne rzeczy. I to oczywiście mogą być jakieś takie somatyczne objawy, bo możemy się na przykład rozchorować w którymś momencie, tak? I to będzie taka sytuacja, gdzie no ja już nie mogę się kimś opiekować, teraz to ja potrzebuję, żeby się mną zaopiekowano, nie? Na przykład. Ale też to już jest taki mocny, nie? Mocny tak, sygnał. Tak. No to już jest taki, wtedy, kiedy gdzieś ominiemy wiele tych znaków ostrzegawczych, tak? A pierwszymi sygnałami, również z ciała, chociaż często, chociaż nie zawsze tak o tym myślimy, będą emocje. Czyli, no, czyli na przykład taka emocja złości. No bardzo niepopularna i nielubiana, a jej funkcja jest właśnie taka, żeby nam powiedzieć, hej, to jest, tutaj przebiega twoja granica i ty się zastanów, czy ty chcesz, żeby ten ktoś tę granicę przekraczał, albo czy ty sama, albo sam chcesz ją przekraczać, czy chcesz dać więcej, tak? Taką emocją jest też smutek, nie? On też wbrew pozorom będzie nas informował o tym, że to nam czegoś brakuje, że trochę za dużo z tego naszego kubeczka nalałyśmy komuś, a no nie zasiliłyśmy tego zasobnika z powrotem, nie naładowałyśmy tej bateryjki po tym, jak ona, jak dokonałyśmy jakiegoś dużego wysiłku, nie? To jest bardzo ciekawe, że mówisz o emocjach, zaczynając od ciała, bo faktycznie ja się dosyć długo uczyłam tego, jak emocje manifestują się w ciele i jak każda z nich właściwie ma zupełnie różną charakterystykę. Czyli na przykład złość jest ciepła i rozlewa się po całym ciele, jest właściwie taka ekspansywna. Energetyczna. Smutek, tak. I na przykład dla osób, w sensie mówię o sobie, ale dla niektórych osób, którym przyszło z czasem rozpoznawać swoje emocje, bo taka dla mnie to była droga nauczenia się, szczególnie właśnie niektórych, szczególnie niepopularnej złości, ale faktycznie czasami można rozpoznać i zorientować się, że jakaś emocja nam towarzyszy po reakcjach ciała. Czyli właśnie na przykład, nie wiem, robię się napięta, ale robię się właśnie, że jest mi gorąco, jak mi jest zimno i jak tak trochę się kurczę w sobie, no to wtedy właśnie aha, dobra, wiem, że jestem, nie wiem, w lęku powiedzmy, albo każda z nich ma swój inny koloryt i to jest też bardzo ciekawa wskazówka. To jest w ogóle bardzo fajne ćwiczenie, żeby sobie usiąść i przywołać po kolei każdą z tych emocji i każdą z nich na przykład narysować. Nie? Robimy takie ćwiczenia na różnych warsztatach, wrysowujemy emocje w postać, dzięki temu je poznając. W ogóle to, o czym mówisz, że czasami potrzebujemy się w ogóle nauczyć, jak te emocje rozpoznawać, jak je różnicować, to jest coś, co dosyć często robimy właśnie w procesie psychoterapii. Bardzo wiele osób ma z tym problem po prostu, bo często gdzieś tam na tej naszej drodze zdarzało się tak, że potrzebowałyśmy bardziej oczekiwane było to, żeby te emocje jakoś ignorować, żeby ich nie komunikować. No i raczej uczyłyśmy się tego, niż właśnie takiego pogłębionego kontaktu z tymi emocjami, pozwalania na te emocje, rozumienia, rozróżniania.
No, myślę, że też powszechnie jest jakby zawężone jest to grono emocji, które jest akceptowane i dopuszczone. I właściwie nauczenie się tego, że wszystkie one mają swoje miejsce i swoją rolę i właściwie wszystkie nam służą i mogą służyć i oddzielenie tego, że forma jest inna, że tak powiem, od treści i formie można, formy mogą być bardzo różne, ale to źródło samej w sobie emocji jest zawsze słuszne, ono zawsze jest okej. Ale to wydaje mi się bardzo cenne w kontekście czułości i w kontekście tego, co powiedziałaś, że to jest ta wskazówka, która może nam powiedzieć, że na przykład jakaś granica została przekroczona, taka bardzo praktyczna wskazówka. Tak, że czegoś, zobacz, emocje mają też taką funkcję zbliżania albo oddalania, nie? Jeżeli coś mnie złości, to raczej będę chciała się od tego oddalać. Jeżeli coś mnie przestrasza, to też raczej będę się chciała od tego oddalać. Ale jeśli coś sprawia mi przyjemność, to prawdopodobnie będę się chciała przybliżać, tak? Czy radość. To będę, też, będę chciała tego więcej. No. I to, zobacz, to też mi się to wydaje jest... taką, przepraszam, że ci przerwę, ale to też mi się wydaje taką w sumie bardzo fajną, praktyczną formą sprawdzenia, czy coś, czy do czegoś mnie ciągnie, jest taki pól, czy raczej od czegoś już się odcinam albo chcę odejść dalej i chcę jakiejś przestrzeni. Tak, dokładnie. I zobacz, jakie to jest bardzo ważne w kontekście czułości. Jeżeli podchodzimy do czułości w taki sposób, że ona jest odpowiadaniem na potrzeby, w kontekście samoczułości to jest odpowiadaniem na swoje własne potrzeby, to ja potrzebuję potrzeby najpierw usłyszeć, nie? Ja muszę jakoś rozpoznać, czego ja w tej chwili potrzebuję i właśnie emocje są najlepszą podpowiedzią, tak? Ja wiem, że my mamy w ogóle taki kartezjański sposób myślenia, nie? Nadal często, że te emocje to jest w ogóle coś takiego zwierzęcego, że w ogóle jak ktoś mówi, że możesz się w życiu kierować emocjami, to brzmi jak, ej, no nie, właśnie totalnie, zupełnie czegoś innego mnie w życiu uczono, nie? Że mam się kierować rozumem, nie? Że to słowetna walka, tam serca, rozum i tak dalej, że wybory pod wpływem emocji to w ogóle najgorzej, tak? Najmniej trafione, że w tym afekcie to się robi w ogóle jakieś bardzo niekorzystne rzeczy. A ja tu siedzę i mówię, po prostu trzeba czasami usłyszeć, co te emocje mówią, żeby móc podjąć decyzję zgodną z naszą realną potrzebą, tak? No i oczywiście jest tu różnica pomiędzy tam rzuceniem się na kogoś w afekcie, a usłyszeniem, że zbliżam się do jakiejś twojej granicy, że coś mi tu nie służy i potrzebuję się z tej sytuacji wycofać na przykład, nie? A powiedz, do czego brak miłości wobec siebie może doprowadzić, jeżeli tak skutecznie będziemy siebie i swoje potrzeby ignorować i też te kruche części, te subtelne części, które do nas mówią, będziemy zagłuszać. Troszkę już powiedziałaś o tym, że no, w ekstremalnej formie może to doprowadzić oczywiście do tego, że na przykład wycieńczony organizm albo jakiś tam organizm zalany kortyzolem, wiadomo, że w pewnym momencie się załamie i w tym najsłabszym ogniwie się przerwie i to może doprowadzić do choroby, ale jakbyś miała jakiś taki obraz tego, co to może dla nas oznaczać w takim codziennym życiu. Myślę sobie, że warto tutaj powiedzieć o wypaleniu, o takim zjawisku wypalenia. My sobie bardzo często myślimy o wypaleniu w kontekście zawodowym, nie? Że jak będę pracować bez ustanku i nie będę odpoczywać i nie będę jakoś, no po prostu gdzieś się zanurzę za bardzo w pracę, to się mogę w którymś momencie wypalić, nie? Chodzą opowieści, większość osób pracujących w korporacjach to pewnie słyszało co najmniej jedną opowieść o tym, jak ktoś się tak po prostu wypalił, że któregoś dnia rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, bo już dłużej nie mógł tak działać jak do tej pory.
Myślę sobie, że bardzo, że o wiele zbyt rzadko mówimy o wypaleniu macierzyńskim, że zbyt rzadko mówimy o wypaleniu aktywistycznym, a to są jakoś w warunkach polskich dla mnie szczególnie ważne takie rodzaje wypalenia, że można się wypalić nie tylko pracą, ale też byciem cały czas komuś potrzebną, albo istnieje też takie zjawisko wypalenia czy zmęczenia empatią, nie? Pomaganiem. I jak sobie myślę o całej ogromnej grupie osób, które w tak bardzo intensywny sposób w ostatnich miesiącach pomagają, to nie mam wątpliwości, że tych osób, które się będą też w tym wypalały, będzie coraz więcej. I myślę sobie o tym, że właśnie taki brak czułości, a więc brak słuchania siebie, brak stawiania siebie też na ważnym miejscu dla siebie samych, może właśnie do takiego wypalenia doprowadzać, bo no nie da się funkcjonować długo, stale, chronicznie, w taki sposób, że tylko daje, bez takich momentów, kiedy to ja dostaję, bez takich momentów, kiedy to ja regeneruję się, kiedy nie jestem do dyspozycji, kiedy nie jestem otwarta, tylko raczej jestem wycofana. I w ogóle jak o tym mówię, to bardzo mi się wyświetla też taka sytuacja osób pracujących w takich zawodach skoncentrowanych na pomaganiu. Myślę o pielęgniarkach, o lekarzach i lekarkach, myślę o psychoterapeutach i psychoterapeutkach, że to też jest bardzo często taki duży problem. No z mojego podwórka wiem, jak bardzo wiele osób zajmujących się psychoterapią ma ogromny problem, żeby sobie po prostu zrobić wolne, żeby wziąć urlop, bo mamy takie bardzo głębokie przekonanie. Jak też funkcjonują w takiej realności, że tam jest kolejka osób, które potrzebują pomocy i w związku z tym my nie możemy tego wolnego wziąć. I to doprowadza gdzieś do takich miejsc, w których no, my też tracimy siły i za chwilę to my też stajemy w tych kolejkach, żeby to ktoś nami się zajął. I jak myślę o takim funkcjonowaniu bez czułości, to jest jakiś jeden z tych elementów, że kiedy nie otaczamy siebie też czułą opieką, to dążymy do takiego miejsca, w którym się wypalamy i tak na dobrą sprawę nie mamy już zasobów, żeby z tego swojego kubeczka nalać komukolwiek. Inna rzecz, terenowy pracownik socjalny, oczywiście, że tak. No, w ogóle są teraz też w centrach zdrowia psychicznego takie zespoły, które w terenie właśnie wspierają, nie? Czyli jadą do osób, które potrzebują wsparcia i udzielają tego wsparcia w tak zwanym środowisku, nie? Pracownicy i pracownice socjalne, no oczywiście, że tak, pewnie, że tak. Dziękuję, że wspominasz o tym zawodzie. A więc wszędzie tam, gdzie no po prostu dajemy, 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 a my z różnych powodów tego wsparcia nie otrzymujemy. Czyli ani system nas nie otacza czułością, ani my dla siebie tej czułości pod koniec dnia często nie mamy, bo nie mamy na to też zasobów. Ja myślę, że w ogóle wspaniale, że o tym mówisz i w kontekście ostatnich miesięcy. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dla mnie ten temat jest jakiś taki żywy, właśnie w kontekście też szukania granic pomiędzy tym, ile mogę, bo chcę bardzo dużo dawać i takiego, gdzie ostatnio dopiero poczułam właściwie, że jak bardzo jestem zmęczona ostatnimi miesiącami, co nie znaczy, że nie wiem, że chcę się wycofać, bo absolutnie nie, ale miałam takie momenty, gdzie po prostu ciało mi tak odmawiało już posłuszeństwa i dopiero wtedy dotarło do mnie to wszystko, co oczywiście mądre osoby mówiły wcześniej, że zadbaj o siebie, co mnie bardzo denerwowało i bardzo byłam taka zdeterminowana, że ja w ogóle, ja teraz jestem przezroczysta i właściwie czułam się przezroczysta i miałam poczucie jakiegoś takiego takiej dumy w ogóle tej przezroczystości,
ale też nie zauważyłam wielu sygnałów, które dopiero później właśnie zaczęły tak się mocniej o sobie dawać znać. I wiesz, muszę też powiedzieć o tym w kontekście wypalenia, też myśląc o działaniach fundacyjnych naszych, czyli osób chorych przewlekle. Z jednej strony jest cała masa osób, które mają doświadczenie wspierania osób chorych, czyli swoich rodzin, bliskich, przyjaciół, i jeżeli to jest choroba przewlekła, to potrafi naprawdę być długotrwałym procesem, którego końca nie widać. I tutaj jest dla mnie taki ogromny taki znak zapytania, jak w tym się odnaleźć, żeby tego wypalenia nie doświadczyć, bo z tego, co powiedziałaś, taka pomoc i skoncentrowanie na kimś, kogo też bardzo kochamy i komu bardzo chcemy pomóc, może mieć swoje granice i możemy po prostu sami zapłacić swoim zdrowiem psychicznym albo fizycznym za to. Dokładnie tak. I to jest w ogóle też wspaniały przykład, bo zobacz, jak rozważamy, nie, co to znaczy być czułym opiekunem osoby chorej albo z niepełnosprawnością, albo czułą opiekunką takiej osoby, no to przecież to się aż ciśnie samo, że to jest takie absolutne poświęcenie się potrzebom tej osoby, bycie cały czas dostępną, cały czas jakby na tym stanowisku. Nie? Że zobacz, w takim kontekście w ogóle pomyślenie o sobie dla bardzo wielu osób będzie nie do pomyślenia, nie? Że to jest w ogóle nie do zrobienia też. Nie? Ale co myślisz, że byłoby pierwszym krokiem w stosunku do tego, żeby, jeżeli z kimś to rezonuje, to o czym mówimy, to co by było pierwszym krokiem, żeby w taki łagodny sposób zadbać o siebie, nie mając poczucia, że kogoś pozostawiamy, albo że, nie wiem, pozostawiamy sprawę, na której nam bardzo zależy, czyli na przykład w obecnej sytuacji, wiadomo, za granicami, czy na granicy szeroko pojętej polskiej, nie porzucając tego, czyli to nie jest tak, żeby nie wchodzić w takie ekstrema od razu, czyli właśnie, dobra, to teraz zajmuję się sobą, czyli wycinam się na miesiąc, ale to może być na przykład potrzebne. Chyba, że to też może być potrzebne, tak, i nie ma co sobie też tutaj zarzucać, nie? Że po 3 czy 4 miesiącach wytężonej pracy na rzecz innych osób ja potrzebuję miesiąca dla siebie. Tak też może być. Nie? Ale myślę sobie, że to jest bardzo o takim czułym wsłuchaniu się w siebie, w to, co mówi moje ciało, w to, co mówią moje emocje, w to, co... I takim pozwoleniu sobie, to jest na odpoczynek, na regenerację, bez krytykowania siebie za to, bo to, co ty mówisz, to jest dla mnie bardzo, nie? Ty powiedziałaś, że właśnie miałaś poczucie, że jesteś przezroczysta i miałaś takie poczucie dumy, czyli że tak właśnie powinno być, tak, nie? I oczywiście, że to samo poświęcenie w naszych gdzieś stronach to jest w ogóle cnota, prawda? Czy jest to uznawane za cnotę, więc oczywiście, że wiemy, skąd jest ten kawałek dumy, ale myślę sobie, że to jest też, że łatwiej to będzie też zrozumieć i zobaczyć na przykładzie tego, jak to samopoświęcenie, jak na samopoświęcenie patrzy też terapia schematów chociażby, nie? Że tam w środku w nas jest taki krytyczny głos, taki głos ulepiony z bardzo wielu komunikatów, które gdzieś zbierałyśmy i zbieraliśmy w naszym życiu, kiedy byliśmy i byłyśmy bardzo małe, i później wchodząc w grupy rówieśnicze, potem wchodząc w grupy zawodowe i tak dalej, obserwując zachowania naszych rodziców, naszych innych znaczących nam, dla nas, bliskich nam osób. Więc mamy w środku taki krytyczny głos, który prawdopodobnie ma coś do powiedzenia temat tego, jakie to dbanie o samego czy samą siebie jest, no nie? I warto teraz, jeżeli słuchają nas osoby, które to jakoś, z którymi to rezonuje, tak jak ładnie powiedziałaś,
warto się zastanowić, co właściwie mówi mi ten mój krytyczny głos, w mojej głowie ten mój wewnętrzny krytyk, kiedy ja próbuję, no właśnie, odpocząć, zregenerować się, usłyszeć swoje potrzeby. Co w ogóle ten krytyczny głos mówi, kiedy my tutaj siedzimy i rozmawiamy? No tak, wiesz, bo przecież warto być też czułą dla siebie, trzeba słyszeć swoje potrzeby i na nie odpowiadać, bo bez tego to się nie pojedzie dalej, a w ogóle czasami to nie ma potrzeby jechać dalej, że proszę bardzo, miesiąc wolnego, nawet kiedy za granicami naszego kraju trwa wojna, nawet jeśli u granic stoją osoby, którym jest źle, które potrzebują wsparcia. Tak, czasami jest tak, że my właśnie wtedy potrzebujemy miesiąca przerwy, nie? Bez pracy aktywistycznej, bez wspierania innej osoby. Tak, czasami jest tak, że nawet kiedy w pokoju obok jest bardzo nam bliska osoba, którą bardzo kochamy i z wielką czułością chcemy otoczyć z troską, to czasami również wtedy my potrzebujemy takiej troski i potrzebujemy regeneracji i potrzebujemy się zająć sobą, nie? Co ci mówi ten wewnętrzny głos, nie? Czy on cię krytykuje, czy on mówi, no nie, no bez przesady, jakby to jest totalny egoizm, tak się nie robi, życie jest o tym, żeby pomagać innym za wszelką cenę, to jestem dumna z tego, że dojeżdżam do momentu, kiedy ciało mi odmawia współpracy, nie? Mamy jakiś cały szereg przekonań na temat tego, czy można być dla siebie czułą albo czułym. Nie. Wspomniałaś, że trzeba je rozpoznać na początku. Wspomniałaś terapię schematów, która myślisz, że w tym kontekście byłaby pomocna? Bardzo. Terapia schematów jest takim, to się nazywa trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych. I to jest takie, to nazywam takim rozwinięciem klasycznego CBT-u. To jest terapia o bardzo pięknych technikach, w ramach których właśnie sprawdzamy te wszystkie takie przekonania, te różne głosy, które się spotykają w naszym wnętrzu i mówią nam na przykład, dlaczego nie możemy być czułe dla siebie, więc to bardzo warto rozpoznać. Myślę sobie, że też taką bardzo ważną rzeczą, którą potrzebujemy dla siebie zrobić, no to jest też funkcjonowanie w społeczności. Tutaj, tak jak ktoś pisze też w komentarzu, nie? Społeczności lokalne, czy społeczności osób, tu grupy wsparcia, jeśli chodzi o rodziny osób chorujących albo z niepełnosprawnościami, to funkcjonowanie takiej społeczności, gdzie możemy się podzielić różnymi trudnościami i mamy w tym sensie taki zewnętrzny też system, nie? Ostrzegania, że ktoś, kto jest w trochę innym miejscu z zewnątrz, może nam powiedzieć, hej, ty chyba potrzebujesz odpocząć, nie? Tak, coś mi się wydaje, że ty potrzebujesz odpocząć. Albo też z takiej czystej, wiesz, takiego instrumentalnego wsparcia, że ktoś jest w stanie przejąć, tak, na chwilę te zadania, które no, muszą być wypełniane po prostu. Bardzo piękne inicjatywy dla osób wspierających osoby, na pewno osoby z niepełnosprawnościami, być może również osoby chorujące przewlekle, ma stowarzyszenie też Mutida chyba, Mutida. Tak, dziewczyny, nie znam, ale... Tak, znam, opieka wytchnieniowa, ale nam tu ktoś pięknie podpowiada, dokładnie. Tak, takie dziewczyny robią takie różne ładne akcje dla właśnie tych osób, a przy okazji wypalenia aktywistycznego to bardzo Wam polecam zajrzeć do stowarzyszenia Regener Akcja. Słyszałam o tym. Tam też się dzieje. Ale ja bym chciała jeszcze w ramach fundacyjnych naszych aktywności powiedzieć, że też mamy grupę wsparcia i jest to grupa dedykowana osobom przewlekle chorym i wspierającym, więc teraz mamy akurat przerwę wakacyjną, ale po
Po wakacjach na pewno będziemy ogłaszać znowu nabór na grupę. Ona jest otwarta za każdym razem. I też oczywiście, tak jak mówisz, myślę, że takich chwil dla siebie i sposobów na to, żeby o siebie zadbać, jest na pewno bardzo dużo i praca grupowa w tym ma jakąś magię, ale to mnie jakoś tak poprowadziło od razu do jeszcze takiej myśli, że w tej pracy grupowej jest jeszcze jeden taki element, który jest bardzo ważny, czyli słuchanie, które jest też w sumie powrotem trochę do początku naszej rozmowy, czyli opiera się o słuchaniu, byciu uważną, uważnym na siebie, czyli słuchaniu siebie i słuchaniu innych, bo to, że mogą się pojawiać jakieś głosy zewnętrzne, co jest właściwie naturalne, że cały czas jest interakcja pomiędzy tym, co jest wewnątrz nas, a pomiędzy tym, co jest na zewnątrz nas i jaki ma na nas wpływ. Ale jakaś taka doza otwartości i otwartego ucha jest bardzo potrzebna w tym wszystkim, bo takie głosy, na przykład zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, może ich być na przykład, nie wiem, 15, zanim faktycznie usłyszymy, ale nie, to nie musi być zatrzymaj się, ale może być na przykład właśnie, nie wiem, po prostu zrób coś miłego dla siebie, nie wiem, albo... Tak, cokolwiek ci jest potrzebne, nie? Cokolwiek, co lubisz. Tak, czasami bardzo trudno jest nam samodzielnie rozpoznać nasze potrzeby, a grupa ma tę ogromną siłę informacji zwrotnej, że jesteśmy w stanie... Czasami, wiesz, mówimy różne rzeczy i dopiero jak ktoś nam powtórzy to, co powiedziałyśmy, albo to jakoś sparafrazuje, odda nam to, pokaże nam to w odbiciu lustrzanym, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie to usłyszeć i jakoś wziąć pod uwagę. Czasami potrzebujemy zainspirować się działaniem innej osoby, żeby w ogóle się otworzyć na taką możliwość, że przecież ja też mogłabym sięgnąć po ten moment regeneracji albo w ogóle posłuchać siebie, czego potrzebuję. Nie? Czasami potrzebuję poobserwować inne osoby, które już są ten krok dalej i potrafią być dla siebie w jakimś stopniu czuła, żebym ja się mogła otworzyć na tę swoją czułość do siebie. Nie? To czasami też tak działa. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że dla Was też, ale wakacje są takim bardzo dobrym momentem, właśnie, który kojarzy się, może nie oczywiście takim standardowym w rozumieniu, chociaż ja cały czas funkcjonuję w takim przekonaniu, że mam 8 lat i wakacje mnie dotyczą, chociaż wcale mnie nie dotyczą już, ale jest coś takiego zakodowanego jakby w systemie, że jednak lato to jest ten moment na oddech, na pojechanie do lasu, na pobieganie po plaży, nawet jeżeli to jest symboliczne, jeżeli to się odbywa w parku, to wydaje mi się, że nie wiem, mnie na przykład słońce bardzo regeneruje, naprawdę to jest oczywiście, no teraz przechodzimy przez jakieś anomalie pogodowe i to jest w ogóle zupełnie jeszcze inny temat oczywiście kryzysu klimatycznego i ekologii, o którym można by zacząć kolejną 45-minutową rozmowę, ale... Depresji klimatycznej. Dokładnie, dokładnie, ale jakby zatrzymując się na tym, w tym momencie jakby czerpania w ogóle z tej pory roku, w której jesteśmy i teraz z tych zasobów, które są, one często, wydaje mi się, że są właściwie na wyciągnięcie ręki, tylko wystarczy wyjść z takich schematów. Ja ostatnio zaczęłam, teraz oprócz tego, że jestem nad morzem i czuję właśnie, że to jest moment dla mnie takiego bez czasu i bardzo, bardzo regeneracyjny, ale jakoś starałam się ostatnio w domu wprowadzać więcej spacerów i to takich spacerów do lasu, do parku, nawet jeżeli one są chwilowe, to one wybijają i bez telefonu. I to nawet jeżeli i nagle okazało się, że świat się nie zatrzymał, nie załamał, a nawet okazało się, że wcale nie było tak wielu powiadomień na tym telefonie, jak się spodziewałam. I to jakoś dla mnie okazało się bardzo, bardzo takie właśnie regenerująco czułe w stosunku do siebie.
No. I to bardzo polecam, jeżeli ktoś ma taką ochotę na przestrzeń na to. No, w ogóle fajnie, że o tym mówisz, bo dochodzimy do takiego momentu, że no dobra, ale to jakby okej, okay, definicja czułości, jakieś takie, wiesz, górnolotne stwierdzenia, jakieś takie bardzo specyficzne sytuacje życiowe i czułość w nich, okej, okay, dobra, ale co z tą czułością można zrobić na co dzień? I wspaniale, że mówisz o tym właśnie w taki sposób, że wiesz, czułość to niekoniecznie jest zebranie siebie na, nie wiem, plażę na Dominikanie, nie? Że to nie musi tak wyglądać, że najczęściej, tak na dobrą sprawę, ta czułość składa się z takich okruchów, takich codziennych dobrodziejstw, nie? Że czułe może być, że rano przeciągam się, zanim wyskoczę z łóżka, nie? Że w ogóle poczuję swoje ciało i jakoś sobie o nim ciepło pomyślę, zanim stanę na nogach, nie? Czułe może być zjedzenie wolniej śniadania, z uważnością na to, co jem i tam dołożenie sobie porcji warzyw, nie? Bo to dla mnie dobre. Czułe może być bardzo uważne wypicie kawy, tak, i zjedzenie arbuza, oczywiście. No, w ogóle zjedzenie arbuza to jest turbo czułość, nie? Czuło jest dla mnie też robienie sobie przerwy na kawę, a nie wypijanie tej kawy w biegu, gdzieś tam w transferze, w klikaniu i tak dalej, nie? Czułe może być pójście wcześniej spać. Czuły może być spacer, na który ja siebie zabieram, zostawiając telefon. Czułe może być wyjście z pracy o 17, a nie o 18.48, jeżeli to mogę sobie na to pozwolić, nie? Czułe może być wyłączenie telefonu na cały weekend. Czułe może być odinstalowanie Instagrama, jeżeli jakoś odczuwam, że mnie on frustruje i bodźcuje w taki negatywny sposób. Czułe może być noszenie zatyczek do uszu, jeżeli wiem, że źle na mnie wpływają bodźce dźwiękowe. Czułe może być zabranie dziecka na plac zabaw, zamiast tak najprostszym na świecie zabranie dziecka na plac zabaw, zamiast wymyślania jakichś bardzo zawiłych zabaw sensorycznych i tak dalej. Czułe może być poproszenie o wsparcie, czułe może być umówienie wizyty do psychologa, psychoterapeuta albo psychiatry. Czułe może być lepsze dobranie dawki leków, które przyjmujemy. Czuła może być rozmowa z przyjaciółką albo przyjacielem. Czułe może być przytulenie się do psa. Czułe może być przytulenie siebie, choć wiem, że dla wielu osób to brzmi abstrakcyjnie. Czułe może być powiedzenie sobie w momencie, kiedy coś mi się nie udaje, w porządku, to nic. To jest okej, może ci się nie udać. Tak może być, to nie znaczy, że jesteś beznadziejna, to nie znaczy, że jesteś bezwartościowa. To oznacza tylko, że w tym momencie coś ci się nie udało. Czułe może być płakanie w poduszkę wieczorem, bo jest mi smutno i nie chcę udawać, że jest inaczej. To wszystko są małe akty czułości. Wspaniale o tym powiedziałaś. Czuję to i widzę to, że właściwie jedyną rzeczą jest znowu powrotem do praktycznie początku, tylko teraz to nabiera trochę głębszego dla mnie znaczenie zrozumienia, bycie uważną na to, czego właściwie potrzebuję w tym momencie. I też super, że mówisz o tym, jak szerokie spektrum może mieć ta czułość do siebie samej, czy do siebie samego, że to może być też wbrew pozorom coś nieprzyjemnego, ale na przykład bardzo oczyszczającego, bo tak. Wiadomo, że zazwyczaj na przykład od smutku jednak uciekamy, albo no, niektórzy bardziej lub mniej oczywiście, ale powiedzmy, że są też niekomfortowe jakieś odczucia, ale one w efekcie są nam też potrzebne i też potrzebne jest to przeżyć. Tak, myślę, że czułe jest też samo współczucie.
Zobacz, też nam się bardzo często pejoratywnie kojarzy, nie? Że jak sobie współczuję, to znaczy, że jakoś, nie wiem, się użalam, tak? Użalam, tak, albo że się widzę jako No. ofiarę. Tak. A dla mnie same współczucie jest takim momentem, kiedy ja widzę siebie w jakiejś swojej trudności i zamiast sobie dowalać, po prostu zaczynam siebie wspierać. I to też jest czułość, nie? To też jest czułość. Tak, bo po drugiej stronie jest też podjęcie jakiejś, zazwyczaj jakiejś aktywności, jakiejś akcji wobec tego na przykład, no nie? Ale zazwyczaj potrzebna jest ta przestrzeń do tego, żeby to się zrealizowało, żebym się sobie to uświadomiła i wtedy i przyjęła to, zaakceptowała i wtedy jestem gotowa na to, żeby z tego wyjść. Jak z tym walczę, to zazwyczaj no to jest takim momentem impasu. Tak. O tym rozmawiałyśmy też w kontekście depresji, nie? Że ten moment zaakceptowania tego, że no dobra, Tak. to jest to, tak teraz jest, jest trudno, widzę siebie w tym, jakoś siebie w tym przytulam, nie? To też jest samoczułość, zobacz, i samo współczucie. Tak. No, powiem Ci, że czułość nabrała teraz dla mnie zupełnie innego znaczenia po naszej rozmowie. Teraz po tym, co powiedziałaś, dużo, dużo, dużo szerzej ją widzę. Cieszę się bardzo. Ta moja mała misja, żeby tę czułość jakoś przemycać. No. Ja myślę, że pewnie jako, że już ja to bym mogła z sobą długo rozmawiać, ale zdaję sobie sprawę z tego, że raz masz kogoś, kto tam pewnie czeka i nas pozdrawiał, a dwa, chciałabym też dać czas, jeżeli są jakieś pytania do ciebie, Asiu, to możecie, teraz jest super czas na to, żeby je napisać, a w międzyczasie chciałam się ciebie zapytać, zanim już tak bardzo ci oficjalnie podziękuję, ale chciałam się zapytać ciebie, gdzie cię można znaleźć, oprócz tego, co mówiłyśmy, ale jeżeli ktoś chciałby być może porozmawiać z tobą w cztery oczy albo jakoś ten temat podrążyć, czy są jakieś kursy w tym momencie, które prowadzisz, albo spotkania, warsztaty i czy jest miejsce, gdzie najlepiej cię znaleźć? No więc zawsze najbardziej aktualne informacje na profilu na Instagramie o Matko Depresja można znaleźć. I na stronie joannafrejus.pl. Tam jest taki sklepik z różnymi webinarami i można tam sobie zaglądać. Jak myślę sobie o czułości, to są dwie takie opcje. Pierwsza jest dla osób, które są. W zasadzie to są opcje dla mam, bo ostatnio to jest ta grupa, z którą najwięcej pracuję. Istnieje taki proces 3-miesięcznej pracy ze mną, takiej nauki czułości, ale też właśnie odczytywania emocji i wspierania siebie w doświadczaniu trudnych emocji w taki czuły sposób. Istnieje proces, który się nazywa Czułe Wojowniczki, no bo ta czułość też jest gdzieś w moim słowniku od dawna, więc Czułe Wojowniczki, czułewojowniczki.pl, tam można sobie więcej o takim procesie przeczytać. W tej chwili już trwa edycja tegoroczna, można sobie dołączyć do platformy i przerobić materiały, a w styczniu, dopiero w styczniu, będzie nabór do nowej edycji, takiej, w której można wziąć udział na żywo. I pomyślałam sobie jeszcze, że jest też coś, z czego można skorzystać od razu. To jest taki e-book, który przygotowałam jakiś czas temu. On jest do pobrania za darmo z mojej strony internetowej joannafrejus.pl. Na głównej stronie jest takie miejsce, gdzie można zostawić swojego maila i otrzymać taki darmowy e-book. Jak być dla siebie czułą, kiedy jest się mamą. Ale zdradzę Wam, że tam te wskazówki, które są zawarte, są tak naprawdę dla każdej osoby do wykorzystania, nie tylko w kontekście macierzyństwa, ale też po prostu w kontekście człowieczeństwa. Więc myślę sobie, że to są takie dwa kierunki, które można ewentualnie rozważyć, żeby zostać ze mną w kontakcie. Raz w miesiącu też przygotowuję taki czuły newsletter. Więc po zapisaniu się do newslettera można też taką porcję czułości na wynos
dostawać wprost do swojej skrzynki. No i radioczułość wakacyjna, nowa seria się za chwilkę pojawi, więc na Spotify można sobie tam gdzieś, nie wiem, co tam się robi na Spotify'u, się polubia, czy tam serduszkuje, czy obserwuje, nie jestem pewna, ale można to sobie gdzieś tam zaznaczyć, żeby przychodziły powiadomienia o nowych odcinkach. No i tak. Dobrze. To ja mam, o widzisz, pojawiły się teraz pytania, trzy. Ja na jedno odpowiem, dwa są właściwie skierowane do ciebie. Jeśli chodzi o odsłuchanie, to jak najbardziej będzie można odsłuchać dzisiejszy live, bo on zostaje u nas na Facebooku i można sobie w dowolnym czasie do niego wrócić jako post. Także tutaj w ogóle żaden no stress. Natomiast dwa pytania, które ty widzisz, chyba nie muszę tak pytać. Tak, widzę, że Marta pyta o to, jak zaakceptować natrętne myśli. Myślę sobie przede wszystkim, że to jest proces. Natrętne myśli, czy akceptacja natrętnych myśli, proces gdzieś, jeżeli to spełnia oczywiście kryteria zaburzenia, to proces wychodzenia z takiego zaburzenia, no to właśnie jest proces, on trwa, więc nie jestem w stanie tutaj dać takiej odpowiedzi, która byłaby do zastosowania jednorazowo i rozwiązywałaby problem w pełni. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o natrętne myśli, to bardzo warto pamiętać i sobie powtarzać, że niemalże każda osoba doświadcza natrętnych myśli. Natomiast jedyne, co nas, szybko sprawdzę, ty Orina miewasz natrętne myśli? Masz coś takiego, że no pewnie no nie, jedziesz samochodem i masz czasami jakąś głupią myśl, że a co było, jakbym wjechała tutaj w tył tej ciężarówki albo coś tam. Ja też na przykład miewam różne natrętne myśli. Szczególnie nasilone potrafią być te natrętne myśli w okresie połogu. Nawet tak, no ten pierwszy rok po urodzeniu dziecka to jest w ogóle taki czas, kiedy bardzo, w zasadzie większość, doskonała większość z nas doświadcza nasilonego zjawiska natrętnych myśli, więc po pierwsze bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że natrętne myśli ma niemalże każda osoba, nawet w takich badaniach deklaratywnych, gdzie wiadomo, że osoby mogą różnie odpowiadać. Otrzymujemy wyniki na poziomie 89-90%. Tak? Osób badanych mówi, że tak, doświadcza czegoś takiego jak natrętne myśli. To jest po pierwsze. Po drugie, to co bardzo chcę powiedzieć, to że jedyna rzecz, która odróżnia osoby, które mają które mają problem z natrętnymi myślami, od tych osób, które tego problemu nie mają, to jest to, że te osoby, które doświadczają tego jako problematyczne, to są osoby, które nadają tym myślom znaczenie. Okay? Przywiązują się do nich. Na podstawie tego, że te myśli się pojawiają, te osoby zaczynają się zastanawiać, czy to aby nie oznacza, że ja bym była w stanie to zrobić, czy to aby nie oznacza, że coś ze mną jest nie tak. Więc to jest jedyna różnica. Więc to, nad czym pracujemy w procesie psychoterapii, jeśli chodzi o takie zaburzenia związane z właśnie tak zwanymi obsesjami, to jest w dużej mierze też normalizacja, tak? Że jedyna różnica w zasadzie polega na tym, że my przywiązujemy uwagę do tych myśli natrętnych, nadmierną uwagę i zaczynamy robić rzeczy takie, które mają nas uchronić przed zrobieniem tych rzeczy. Więc w procesie psychoterapii uczymy się, jak z tych zabezpieczeń rezygnować i po prostu sprawdzać te myśli, bo myśli to tylko hipotezy, przypominam. Tak, i Marta, sama sobie pięknie piszesz, sama sobie też pięknie odpowiadasz, że myśli to tylko myśli, tak? Mariola pięknie napisała. Tak, Mariola. Tak, że nasz umysł to jest niebo, a myśli są jak chmury. Tak, oczywiście, piękna technika uważnościowa, znowu zobacz, popatrz, znowu uważność tam tu przychodzi z odsieczą. Tak, myśli, ja lubię powtarzać moim klientkom i pacjentkom, myśli to hipotezy. My mamy zwyczaj przywiązywania się do swoich myśli, jakby stawiania znaku równości pomiędzy myślą a zachowaniem, pomiędzy myślą a prawdą.
a myśli to tylko hipotezy. I możemy je zmieniać, możemy na nie wpływać, a czasami nie musimy na nie wpływać, bo one o niczym nie świadczą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, myślę sobie, Marta, że może Ci się przydać. Badania pokazują, że osoby, które mają trudność ze świadczeniem myśli natrętnych, to są jednocześnie, to znaczy, te, które się tak właśnie bardzo przejmują tym, że te myśli się pojawiają, to są osoby, u których prawdopodobieństwo zrobienia tego, o czym myślą w ramach tych myśli natrętnych, jest najmniejsze. Okay? Więc nie jesteśmy swoimi myślami. Od myśli do zachowania jest bardzo daleka droga. Mam nadzieję, że to jakoś, że to jakoś pomaga. Jest jeszcze jedno pytanie od Iwony, które właściwie wydaje mi się, że poruszyłyśmy w trakcie rozmowy. Być może na początku, nie wiem, czy Iwona się włączyłaś troszeczkę później, ale jest to pytanie, które być może właśnie wybrzmiewa teraz jakoś szczególnie silnie i pojawia się wśród wielu z nas, jak rozpoznać granicę między czułością dla siebie a egoizmem, czyli właśnie to, o czym mówiłyśmy, gdzie jakieś sygnały, które się pojawiają, że potrzebuje czasu dla siebie, od razu są zalewane taką falą wewnętrznej krytyki, że nie powinnam, nie mogę, to jest nie na miejscu, albo to jest egoistyczne i jak sobie z tym radzić? No, jak sobie z tym radzić? Myślę sobie, że tutaj na pewno możemy stosować strategię regulowania emocji, bo jeżeli doświadczamy takiej niezgodności tego, czego my potrzebujemy, a tego, czego oczekuje od nas środowisko, no to pewnie doświadczamy jakiegoś rodzaju stresu, jakiegoś rodzaju trudnych emocji i to jest totalnie zrozumiałe, jeżeli do tej pory, no... my byłyśmy przyzwyczajone, ale też nasze otoczenie było przyzwyczajone do tego, że my raczej idziemy w to samo poświęcenie i jakby nigdy nie odmawiamy i nigdy nie stawiamy siebie na pierwszym miejscu i nigdy nie stawiamy siebie na miejscu osoby ważnej po prostu. To nie chodzi o to, że najważniejszej zawsze, ale jednak ważnej, której potrzeby są ważne, to oczywiście, że po pierwsze dla nas to może być trudne, a po drugie dla tego środowiska to może być jakieś bardzo trudne do zniesienia, nie? I będzie się pojawiał jakiś opór albo zdziwienie, albo zaszokowanie, że jak to, nie? Jak to, że ty nie poświęcasz swojej przerwy lunchowej na tam robienie za kogoś jakichś zadań w pracy, albo jak to jest, że ty zatrudniasz opiekunkę na parę godzin w ciągu dnia tylko po to, żeby się wyspać albo pobyć bez dziecka, nie? Myślę sobie, że możemy sobie radzić z tymi trudnymi emocjami, które wtedy napływają poprzez proste techniki regulowania tych emocji, zaczynając od ćwiczeń oddechowych, aż po takie ćwiczenia poznawcze, przypominanie sobie, dlaczego ja to robię, dlaczego to jest dla mnie ważne, sprawdzanie, gdzie to jest w kontekście ważnych dla mnie rzeczy, moich wartości i tak dalej. Najbardziej będziemy na to wpływać w momencie, kiedy no, po prostu będziemy to praktykować. Tak? Wtedy i my, i nasze środowisko zacznie się przyzwyczajać do tego, że my po prostu bierzemy siebie pod uwagę w momencie, kiedy dokonujemy czy podejmujemy jakieś decyzje związane z tym, co ja chcę albo czego nie chcę w tym momencie robić, co ja chcę albo czego nie chcę w tym momencie poświęcać. I na jaką potrzebę moją lub cudzą chcę odpowiedzieć, w jakim zakresie. Ja w ogóle mam jakiś problem z tym hasłem egoizmu, nie? Że oczywiście z jednej strony dlatego, że do worka egoizmu się bardzo często wrzuca no właśnie po prostu dbanie o siebie, nie? W takim kontekście uciekania od egoizmu i byleby tylko nie dostać łatki egoisty lub egoistki, wchodzimy właśnie w takie niebezpieczne schematy samopoświęcania, które no, nie przynoszą nic dobrego, a raczej przenoszą nas do strefy wypalenia, niezadowolenia i przemęczenia skrajnego. Więc ja mam w ogóle jakiś problem z tym egoizmem, nie? Nie szukałabym granicy pomiędzy czułością a egoizmem, tylko starałabym się jakoś demontować tę kwestię egoizmu, że co to właściwie jest egoizm, nie? Że jeżeli ja na siebie zwracam uwagę w związku ze świadomością również własnych potrzeb, z taką uważnością również na siebie, na swoje potrzeby i granice podejmuję decyzję, to właściwie dlaczego to jest egoizm, nie?
Dlaczego miałoby to być złe? Tym bardziej, że nie mówimy tu o tym, że nie ma znaku równości pomiędzy czułością do siebie, a kompletnym brakiem czułego podejścia do innych. Nie? Czułość, samoczułość nie oznacza niezauważania innych osób. Samoczułość nie oznacza nierobienia niczego dla innych osób. Nie? Samoczułość oznacza tylko tyle, że ja robię tyle, ile na tyle, żeby móc też zadbać o siebie jednocześnie, tak? Że ja mogę pomagać innym, wspierać inne osoby, nie naruszając siebie, tak? Że ja mogę zrobić coś na 70%, a nie na 150%, tak? Że ja mogę mieć momenty wspierania innych i otrzymywania tego wsparcia, że to może być w jakiejś równowadze, że nie musi być nikt naruszany w tym procesie. Pięknie, Asia, o tym mówisz. I to od razu też jakoś buduje mi się w taką siatkę wsparcia, mówiąc i być może podsumowując to taką, no, dla mnie takim obrazem tego, że żeby być czułym wobec siebie i innych, to musimy być w takiej wspólnocie i patrzeć po prostu na to, co jest dookoła nas i mieć świadomość właśnie zasobów, czyli przyjaciół, tych, którzy są blisko, i czasami to my jesteśmy dawcami, a czasami jesteśmy biorcami i wtedy ta wymiana jest jakaś taka płynna i może wtedy jesteśmy w stanie pozostać w równowadze. Asiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję i dziękujemy w ogóle fundacyjnie za to, że zgodziłaś się porozmawiać i naprawdę to taka dla mnie bardzo, bardzo ważna z serca rozmowa i ja bym tylko ze swojej strony chciała powiedzieć, że wszystkim, myślę, że mogę w imieniu całej fundacji naszej życzyć wielu czułych momentów w te nadchodzące wakacje dla siebie i dla otoczenia i takiej czułej wymiany pomiędzy tym, co na zewnątrz nas, przyrodą i w ogóle pięknymi momentami i pomiędzy tym, co jest wewnątrz nas. Więc chciałabym też bardzo, bardzo Wam wszystkim podziękować za ten cały nasz sezon od września, teraz kończąc na rozmowę z Asią, za ten cały długi nasz proces live'ów, edukacji, spotkań i bardzo zapraszam Was wszystkich od września na wszystkie nasze aktywności, które mam nadzieję po tej rozmowie są właśnie i mogą być takim aktem czułości dla siebie, wsparcia i zadbania, czy w chorobie, czy po prostu w formie dbania o siebie już profilaktycznie i takiego wspierania i zasilania. Wspaniale, bardzo dziękuję za zaproszenie, zawsze z wielką chęcią i przyjemnością rozmawiam z Tobą, Orina, i no, czułych przepływów. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni czuły przepływ. Bardzo, bardzo dziękujemy i widzimy się, my się widzimy we wrześniu, a z Asią możecie się zobaczyć w swoim czasie. No. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Dobrej nocy. Wyłączam. Dobra. Dobrej nocy. Pa, pa.